Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy, filia Strzegom, w ramach współpracy z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy zorganizował spotkanie pod hasłem Bezpieczne Wyjazdy. EURES to sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy, wspierająca mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym i transgranicznym. Obszar działania EURES obejmuje wszystkie kraje Unii Europejskiej plus Norwegię, Islandię, Liechtenstein i Szwajcarię. Wiele osób decyduje się na wyjazd do pracy do krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Osoby te mają możliwość skorzystania z porad doradców EURES. Za nami właśnie jedno z takich spotkań z osobami zainteresowanymi podjęciem pracy za granicą. Zorganizowane zostało ono w siedzibie Zespołu Szkół w Strzegomiu. Dzisiaj przeprowadzamy warsztaty na temat bezpiecznych wyjazdów do pracy za granicą i są to warsztaty nie tylko przygotowujące do wyjazdu za granicę, ale również podczas tych warsztatów uczymy osoby, jak bezpiecznie poszukiwać ofert pracy, które są, jeszcze raz powtórzę to słowo, bezpieczne. Podczas tego typu spotkań doradcy EURES za każdym razem podkreślają, że wyjazd do pracy za granicę powinien być decyzją starannie przemyślaną, co pozwoli uniknąć ewentualnych rozczarowań czy wręcz kłopotów. Kadra EURES dostępna jest stacjonarnie w Wałbrzychu, Jeleniej Górze, Wrocławiu i Legnicy. Oferty pracy za granicą dostępne są też na stronach www.eures.praca.gov.pl oraz www.eures.europa.eu.